Czy to nie piękne? Ale czekajcie, jest więcej. Na mojej nowej karcie graficznej RTX 4080 Super mogę nagrywać w rozdzielczości 4K z włączonym ray tracingiem i zachować przy tym FPS-y dzięki technice DLSS. Ale o tym za moment. Cześć, tu Ernest! Ostatni update Fortnite przyniósł nam nie tylko nowości na wyciągnięcie ręki, ale również i klucz do przyszłości tej gry. W zeszłym tygodniu po internecie zaczęło krążyć takie oto zdjęcie. To strategia Epic Games na Fortnite w 2024 roku. Na ścieżce poświęconej festiwalowi, pierwszej od lewej po Lady Gadze, na przełomie kwietnia i maja jest Billie Eilish. No i proszę, sezon trzeci festiwalu przyniósł nam Billie Eilish i jej cały karnet ze skinami do sklepu na horyzoncie. Dla LEGO za to na ten sam czas zaplanowano coś, co wygląda na farmerskie życie. Bum, dostaliśmy i to. Farmerskie życie, świnki, wołowinki i nie tylko. Zwracam na to uwagę, żeby potwierdzić, że jest to wiarygodne zdjęcie. Wróćmy do planu na festiwal. Następna na liście po Billie jest Metallica. Jestem ciekaw, czy ich kapela dostanie własne skiny, czy może coś na wzór merchu. Potem na wakacje do gry ma zawitać kolumbijska piosenkarka Karol G, a na okres jesienno-zimowy Snoop Dogg. Myślę, że ta dwójka na 100% będzie miała swoje własne skiny i kto wie, być może emotka inspirowana tańcem Snoop Dogga wróci w nowej edycji z oryginalną muzyką. Nie da się ukryć, Fortnite skopiował ten taniec 1:1. Ponad 500 dni temu przywrócili tą emotkę do sklepu, po czym po kilku godzinach ją usunęli, więc coś tam jest na rzeczy. W temacie muzyki mam jeszcze jedną ciekawostkę. W latach 70. polski zespół Klan wydał piosenkę o tytule Automaty, moim zdaniem proroczą, w której śpiewają: automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty szybko niszczą się, niszczą się. Śpiewają oni o pesymistycznej perspektywie, że automaty nas zawodzą, ale nasza karta to as w rękawie. Czas ją wyjąć. W ramach sponsorowanego segmentu, który właśnie oglądacie, dostałem takie oto cudo od Asusa. To Nvidia RTX 4080 z nowej serii Super. Nie będę wam wciskać kitu, moja poprzednia karta już była kozacka, ale nie da się ukryć, ta jest o wiele mocniejsza. Wiem, że nie zdziwię was mówiąc, że mam teraz więcej FPS-ów, mamy tu do czynienia z o wiele większą mocą obliczeniową. Spójrzcie tylko na te cyferki. Ale nowe RTX-y mają jeszcze kilka atutów. Jednym z nich jest DLSS, który umożliwia znaczny wzrost FPS-ów. Obraz jest renderowany w niższej rozdzielczości, a następnie przy pomocy AI jest ona bezstratnie zwiększana. Dodatkowo w wersji DLSS 3 doszła nowa funkcja, dzięki której AI renderuje też dodatkowe klatki pośrednie, dzięki czemu ilość FPS-ów rośnie jeszcze bardziej. Ale to dalej nie wszystko, bo przecież najnowsza wersja DLSS to wersja 3.5. W tej wersji wszyscy użytkownicy karty GeForce RTX otrzymali technikę rekonstrukcji promieni, dzięki której efekty ray tracingu wyglądają jeszcze lepiej. Jak widzicie, DLSS ciągle się rozwija. Możecie dzięki tej technice uzyskać ostry obraz w 4K z bardzo realnymi cieniami i idealnie odzwierciedlonym zachowaniem promieni słonecznych. A wszystko to z dużą ilością FPS-ów. Inną techniką jest Nvidia Reflex, dzięki której zmniejsza się opóźnienie w grze. Oznacza to po prostu tyle, że nasze kliknięcia myszą, padem czy klawiaturą widoczne są na ekranie natychmiastowo. Ta opcja przyda się nie tylko w grach turniejowych, ale również w wymagających refleksu grach single player. Podsumowując, nowe RTX-y są nie tylko szybsze w obliczaniu promieni świetlnych, ale zarówno i w mądrym upiększaniu surowego obrazu. Jeśli planujecie zakup lub zbieracie na nową kartę graficzną czy cały komputer, koniecznie weźcie pod uwagę kartę Nvidia z nowej serii 4000 Super, dzięki którym odblokujecie te wszystkie smaczki i genialne sztuczki. One są gotowe na każdą dzisiejszą i nadchodzącą grę na rynku. Pracuj i graj mądrzej, a nie ciężej. Teraz pozwólcie, że przejdziemy do szeregu slajdów do klasycznych trybów. Battle Royale i zero budowania. Więc tak, po sezonie drugim będzie sezon trzeci. Hihi, i z tego co widać, zapowiada się na sezon postapokaliptyczny. Już od jakiegoś czasu teoretyzujemy na temat sezonu w tym motywie. Twórcy gry na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, jeśli nie lat, wypuścili mnóstwo konceptów skinów, które idealnie wpasowałyby się w takie klimaty. Bardzo możliwe, że któryś z tych skinów będzie do karnetu albo przynajmniej sklepu. Postać na grafice od lewej tutaj przypomina mi sierżanta Zimę. Może teraz to będzie sierżant Zima Nuklearna.
Po środku, według niektórych, może to być ta oto postać z konceptów, albo nawet Jinx w jakimś nowym wydaniu. Pierwsza opcja wydaje mi się bardziej prawdopodobna. Po prawej widzimy tajemniczą dwójkę. Trochę zabawne jest to, że ten oto pan wygląda jakby miał głowę bananka, ale nową, wyrzeźbioną sylwetkę. Wiemy, że bananek potrafi istnieć nawet w formie smoothie, więc czemu by nie takiej? Cała ich ekipa zdaje się świętować udany napad na ciężarówkę lub wagon lokomotywy widocznej w tle. W każdym razie to bardzo fajne, że pełnoprawna ciuchcia zastąpi obecny pociąg. Nie mogę też nie wspomnieć o całej scenerii tego ujęcia. Krzyczy ona inspiracją filmami Mad Max i spodziewam się bezlitośnie głośnych V8. Mechanika przejmowania zajętych samochodów, o której wzmianki niedawno wkradły się do biegu gry, idealnie wpasowałaby się w te klimaty. Na takim polu bitwy łupy i pojazdy opancerzone złomem mogą być cenniejsze niż medaliony, które nawet nie wiemy, czy będą. To byłby taki krach do walki o ochłapy. Po czasie wśród bogatego stowarzyszenia, a potem jeszcze potężniejszych bogów greckich, i to będą skarbce w tym sezonie. No bo co może być cenniejsze, oprócz rodziny, na rynku, gdzie produkcja stanęła w miejscu, a popyt tylko rośnie. Pod spodem widzimy, że na ten okres twórcy gry przygotowali dla nas współpracę z Avatarem, Gwiezdnymi Wojnami, do których wrócimy, Fall Guys i Piratami z Karaibów. Tak jest! Jacek Sparrow nadchodzi w pierwszej połowie trzeciego sezonu. Może do karnetu? O, i przy jednym z brzegów mógłby zakotwiczyć swój statek. Okładką następnego sezonu jest wycinek z okładki komiksu z Doktorem Doomem. Krążą teorie, że szykuje się drugi sezon Marvela, ale oczywiście z nowymi postaciami, a Doktor Doom ma wrócić, żeby zawładnąć wyspą i zaprowadzić na niej porządek. Po sezonie postapokaliptycznym. Z komiksów Marvel x Fortnite Wojna Zerowa wiemy, że urojony reżim, który swego czasu rządził wyspą, zrekrutował Doktora Dooma, po czym on zrobił ich w konia i zapowiada się na jego powrót. Cokolwiek się wtedy wydarzy. Podczas królowania Doktora Dooma i koszmarów czar przeniesie nas to z powrotem do czasów rozdziału drugiego na jeden miesiąc. Pamiętacie tego oto tweeta Fortnite? Okazuje się, że ten właśnie plan mieli na myśli. Ze slajdu wynika, że to będzie połączenie sezonu pierwszego, sezonu drugiego, kiedy pojawili się agenci i helikoptery, oraz sezonu trzeciego, kiedy wyspa została zalana. Będzie pewnie to coś na wzór zmian co tydzień, jak w pierwszej edycji OG. Możemy też spodziewać się karnetu bojowego z remiksowanych skinów z rozdziału drugiego. W dostawie nowych konceptów skinów z zeszłego tygodnia jest kilku kandydatów. Jednym z nich jest maślany pies. Pies z masłem na głowie. Podejrzewam, że pochodzi on z tego samego lub bratniego uniwersum co naleśnik. Z sezonu 5 rozdziału 2, gdzie wszyscy są z puszystego ciasta i oblewają się masłem i syropem klonowym. W sezonie 8 rozdziału 2 do karnetu weszła kreskówkowa rybka, którą mogliśmy kolorować. W najnowszych konceptach pojawił się kreskówkowy manekin, który był skinem do sklepu z sezonu 3 rozdziału 2 i jest bardzo popularny. Na koniec drugiej edycji OG ma odbyć się wielki event w grze, który da początek rozdziałowi 6. I to już naprawdę stoi pod znakiem zapytania. Fortnite co każdy nowy rozdział wprowadza dużą nową mechanikę. Twórcy gry od dłuższego czasu mają na oku otwarty świat i pierwszą osobę. Spodziewałbym się którejś z tych rzeczy, a może nawet obu. Okej, ale co z tymi Gwiezdnymi Wojnami? Na parasolce za wygraną w sezonie OG wyświetlane są dwie różne daty. Ta pierwsza to data wyjścia GTA 6 na PC, więc ten sekret mamy z głowy. A ta druga ma miejsce 4 maja. To dzień Gwiezdnych Wojen, który Fortnite co roku obchodzi. Ale tym razem czeka nas coś na większą skalę. Więc tak, Fortnite wydał zwiastun Dnia Gwiezdnych Wojen. To jednominutowy filmik z tekstem i gwiazdami w tle. Wiemy tylko, że coś będzie. Pierwsze szczegóły poznaliśmy od LEGO, które podało dalej posta z tym zwiastunem z notką... Fani Star Wars już na pewno wiedzą, o co chodzi. Ktoś w komentarzach zapytał, czy Chewbacca jest potwierdzony z literówką, na co LEGO również z literówką odpisało potwierdzony. W grze jest już jeden Wookiee. Grr-Santan! To taka nasza hewbatca w domu. A teraz pora na prawdziwą Chewbaccę. Ze starszych wycieków z plików gry wiemy, że na pole bitwy ma wejść kusza energetyczna Chewbacki jako mityk. Oraz, że Leia Organa Buntowniczka ma wejść jako skin, a po ostatnim update'cie mamy kolejną garść nowości. Jednym z nowych skinów ma być jeszcze szturmowiec AWR. Slajd LEGO Star Wars zdradza nam, że będziemy mogli zdobyć lub kupić m.in. schemat budowy Star Destroyera. No chyba, że to będzie tylko dla ozdoby na czas eventu. Nie jestem też pewien, czy to będzie eventowy pojazd, czy ruchowa emotka. Ponadto światło dzienne
Senne ujrzał skrawek plakatu nowości na ten event do LEGO. Widzimy na nim LEGO wersję szturmowca AWR, Chewbacki oraz kilka szarych postaci, które zawitają na wyspę jako mieszkańcy. Bojowe statki kosmiczne wyglądają super, ale nie wiadomo w jakiej formie zawitają do gry. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że do sklepu trafiły pakiety muzyczne z przebojami z Gwiezdnych Wojen. A do Rocket Racing wejdzie prawdopodobnie specjalna mapa. W plikach gry są też wzmianki o karoserii z bezkaru do samochodów. Mandalorianin był skinem w karnecie i tak już zostanie. Ale wygląda na to, że będziemy mogli odpicować nasze auto bezkarem, z którego powstała błyszcząca zbroja Mando. Cały event ruszy najpóźniej 4 maja, ale zanim to się stanie, będzie prawdopodobnie jeszcze jeden update do pobrania. W plikach gry na dzień dzisiejszy nie ma tego eventu. Dalej! Peku przekazał informacje na temat eventu Fall Guys, przewidywanego na początek następnego sezonu. Do trybów klasycznych wejdą wyzwania z nagrodami. Za zadanie będziemy mieli ukończyć tory przeszkód prosto ze świata Fall Guys rozstawione na wyspie. Po wejściu na taki tor w Battle Royale, nasza postać automatycznie przeistoczy się w fasolkę z Fall Guys. Z ich fizyką, odgłosami i wszystkim. No i kto pierwszy, ten lepszy. Będą rankingi czasowe, jak spadniesz, to się odradzasz, a gdy dosięgnie cię burza, zostaniesz przeteleportowany do strefy. Ten oto pingwinek też ma się pojawić i prawdopodobnie zastąpi zrzuty zaopatrzenia na czas tego eventu. Podczas spadania będzie dreptać nóżkami. Fall Guys w swoim czasie stanie się integralną częścią Fortnite. Będziemy mogli tworzyć mapy Fall Guys do Fortnite, krok po kroku możliwości fasolek będą się rozwijać, a na pewnym etapie będą mogły nawet pływać, używać tyrolek, prowadzić samochody. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli zagrać klasyczny tryb Battle Royale jako te niezręczne obłąkane fasolki. Wygra ten, kto wypchnie i przytrzyma resztę w burzy. Ups! Fortnite musi jednak jeszcze dogotować fasolki. Ich debiut w Fortnite został przeniesiony na lato. Tak swoją drogą, czy ktoś z was też miał takie uczucie, że Fortnite stracił magię i czar niespodzianki prysu? Przez ten wyciek i ilość tych wszystkich nowości. Co do tego braku niespodzianki, to doszedłem do wniosku, że dalej pozostaje to miejsce na teoryzowanie, na wymyślanie rzeczy, które mogą się pojawić, jak dojdzie do tego, co wiemy, że będzie, co będzie tym mostem, który poprowadzi nas do tych wydarzeń, oraz co jeszcze. Fortnite to teraz całkowicie inna bestia, która otwiera okna do tych wszystkich światów. I tutaj zostaje mi tylko jedna myśl. Zobaczymy, co ugotowali. I to w ogóle przypomina mi nastawienie do życia. Nie ma co się bez powodu martwić na zapas. Raz na jakiś czas wspominam, jakie to wszystko było kiedyś proste, jak nagrywałem na sprzęcie taty pod kołdrą w jego pokoju. I pamiętajcie, że rzeczy się zmieniają. Jeśli coś nie wyjdzie, to trzeba się z tego nauczyć i iść dalej. A jak wyjdzie, to też się uczyć i lecieć dalej jak najbardziej też. A wszystko to, żeby wam powiedzieć dziękuję za tą szansę i za to, ile dzięki wam mogłem się nauczyć. Jeszcze jedno. Przepraszam, że nie było mnie ostatnio na wizji, ale wciągnęło mnie coś innego twórczego i po tej przerwie wracam z nową wizją. Instynktownie boję się popadania w rutynę. Rutyna to ciągle w koło to samo. A pragnę razem z wami czerpać z tworzenia nowych filmików i życia radość.